Cześć! Dzisiaj jedziemy na Hel obadać bunkry, może jakieś wraki. Mamy w planach zobaczyć wraki statków, ale zobaczymy, czy w ogóle tam dojdziemy, bo dojście jest dosyć kijowe. Także zobaczymy, czy tam w ogóle dojedziemy. Ja bym na twoim miejscu, nie ogólnie Gosia, tego nie puszczałam. Bo tak żeśmy się chujowo ustawiły, nie? Tak mówimy bardzo, że to się jakieś grozy ludziom pokazało, że nie las. No cześć, jesteśmy już na Helu, także będziemy szli w stronę bunkrów i wejdziemy w sumie do tych, co się da, jak się da, o ile się da. Także nie są zamknięte ani zagrodzone. Jeżeli nie są zamknięte ani zagrodzone, będziemy też szukać wraków. Już jakiś pan nam powiedział, że dojście jest słabe, ale będziemy się i tak będziemy się starać, żeby tam wejść, także trzymajcie kciuki. Czy to jest już zabudowane? Czekaj, podejdę, pokaż. BHP. Nic nie widać. Coś tam. Nic nie widać. Zabudowane jest i. Kuku! To taki ten, kurde, klaun wychodzi. Masz, próbuję się tam bić. No, co za spawa na pewno. Przesypała. Ja od drugiej strony. Zahaczu, to by było ja, ale teraz. Teraz spróbujemy. O, to jest nisko powiedz. Zaraz, trawa. Tak chyba obóz podejrzewam. Tu spał, a tu nie mogę. Garaż do wynajęcia. To też się boję. Tutaj artyści. Z chęcią bym do niego wlazła, ale niestety nie można, bo jest brama. Jaki masz kod? S. Wszystko białe, nie jest ten zniszczone, które ci są zamontowane, to wszystko widzisz, jest wrodzone, nie? Też to jest? Jesteśmy na Cyplu. Tam jest cypelek, tam. Tutaj jest drugie. Tu też jest brama morza, ale tutaj już są. Brama morza, wiesz o co chodzi? Chodzi o działo. Aha.
Mi się zdaje, że to są części jakiegoś działa. I widzisz? I tam już nie jest zabunkrowane. Tam nie są zamknięte drzwi. Chcę zobaczyć, czy się da wejść inną stroną. Tutaj. Czesianka! No tutaj nic nie ma. Tu nie ma wejścia. Nigdzie. Dobra, wchodzę do środka. Ach, ciemno jak... Czekajcie. Tam są też jakieś wejścia? Tu też? Idziemy. Idę. Tylko ciemno jest. O dobra, mam latarkę. Co tu mamy? Pust. Idziemy po okrę. I tu już jest wyjście. Tu jest wyjście. Trzeba patrzeć pod nogi, bo dziury są. O, tu jest jakiś włas. Tu jest drzwi zdemolowane. Tu ktoś sobie poduszeczkę położył. I kolejne wyjście. Jest ciekawe teraz, gdzie byśmy wyszli. Z jakiej strony? O, ale tam też idzie. Tu jest wyjście. Tu. I tam. Wyszliśmy i chyba poszliśmy. Nie jesteśmy na oko. Gosia. Weszliśmy tam. I wyszliśmy tutaj. I teraz jakbyśmy weszli tutaj w ten... One się łączą wszystkie, można przechodzić między nimi. Obstawiam, że wyjdziemy tam na tamtej, co ten gościu sprzątał. Aha. Ale nie będziemy tam szli pewnie, bo nie ma sensu. One się wszystkie łączą, także można podzimy sobie chodzić. Możemy się podchody. A, tutaj jest ten. Wyszliśmy, cofnęliśmy się, bo tutaj jest ten kamień. No, to jest sporo, ale tego nie było widać tam. Stoisz na zabytku, wystaw ten spierdalaj, ja? Co? Co? No nie, no taka prawda, no kurde. Ciekawe. Chodzimy dalej? Co? To jest dobra może. Są takie... Muszę włączyć światło. Jest alarmowa, burząca, zamknięta. Mokro. Aha, strzela coś. Tu też odłamkowa, alarmowa i burząca. Dosyłasz. Jak w Harrym Potterze, ja? Na pokątną. Chyba jakieś bomby. Na pewno już pociski. To jest dosyłacz, powinno być podsyłacz. Do diabła. Tu coś jeszcze jest? Ale to jest chyba połączenie do tych wszystkich innych. Tu jest ciemniej. Tam jest jeszcze jakieś po prawo wejście. A wyjdziecie tutaj? To jest D czy to jest 0? 0 z 4 czy D z 4? Tu też jakiś magazyn czy co to było? Teraz zostały tylko pajęczyny. Boisz się? To właśnie przez te dziury. I nie będzie nikt już sama, bo ma
Napisy, no, za, no super napisy po prostu. Pałinka jest... Boże, co za wyznanie. Kocham Paulinkę. Kocham Marcinę. No, Marcin. Dobra, teraz z której strony mój mąż? Tamtą chyba. Tu jest ciemno? O Boże, tam jest ciemno. Nie, widziałam tam jego cień. To jest... Wejście jest zamknięte. I myśmy wchodzili tutaj pierwszy raz, tak? Nie, to jest tutaj, gdzie ja mówię. Aha, jesteśmy tu. Teraz my jesteśmy jeden dalej. Jezus, zabij się. Tak, tędy wyszliśmy. Idziemy dalej. Jesteśmy przy bunkrze. Który to jest bunkier? Jaki to jest bunkier? Numer 2, tak? Marcin, wypierdzielaj stamtąd, bo ona grzyża. No i co z tego? Wchodzimy, sprawdzamy. Tak, to jest numer 2. Idziemy do góry. A potem wejdziemy na dół. Tu coś chyba musiało być w tej skrzynce. Co tutaj ktoś musiał? Tam coś musiało być w tej skrzynce. No tak to wygląda. To się chłopak do... Alfons Malicki. Obrona Helu. Karty informacyjne. Policja z rodziny. Tak, tu jest niby zamknięte, ale widzę, że ktoś tam próbował wchodzić. Bo jest... Z chęcią bym tam weszła, ale nie wiem, czy można, czy to legalne, żeby tam wejść. I co się tam kryje. Coś tam jest, zobaczymy, czy się da daleko wejść. Schodki. Woda. Widzisz, Anka? Nie. To chodź. Uwaga, tu jest dziura, wyrwa. Szerokie korytarze. Tu coś jest? Ale kłódka nowa. To są jakieś wentylacyjne, czy co? No i tutaj już wychodzimy. I mamy tutaj coś. Ciekawe, czy do tego da się wejść. Już widzę, że... O, tu też jest kolejne wejście. To jest zamknięte, tu nie idzie wejść. Do góry nie da się wejść. Z żadnej strony chyba. Nie, nie ma nigdzie wejścia. Co to jest? A, to jest zwykła po prostu wyrwa. Kamień, głaz. Jest drabinka, ale to jest zasypane. Tam musieli do czegoś schodzić. Chyba. Tu też jest coś.
tutaj drugi raz będzie to. No kurwa, jaki skład? Czego? Skarbów. O matko, ale cebula. Zobaczcie, co ludzie robią z zabytkami. Tak właśnie ludzie polską historię szanują. Za zniszczenie polskiej historii. Tu pewnie też. No pewnie. Masakra. Aż po prostu wstyd. Jesteśmy w centrali artyleryjskiej. Ale i takie zamknięte. Na kłódkę. No, proszę bardzo. Bo za to się płaci. Latem. Ładnie. Wejście. Ale jest zamknięte, bo się płaci latem. Numer 208. Boże, te schodki tutaj. Hydrant? Worki. Jak się okop mieli tu. Tum. Halo! Idziemy po schodkach do góry. Ja mam lęk wysokości, ale wchodzę. No ja tam nie wlezę, chłopaki. Ja mogę ewentualnie wydłużyć rękę. I nic więcej nie zrobię. O Boże, nogi mi sięgną. Wysoko. To jest dla mnie wysoko. Dla osoby z lekkiej wysokości to jest naprawdę wysoko. Twoje skarby. 6 groszy. Skarby trzeciej Rzeszy. Na pewno polskie. Mam nadzieję, że mi się... No człowieka. I co tam masz ciekawego? Szczerze? By się przydała mi drabinka tutaj. Wygląda jak jakiś syp na pocisk czy coś. Trzymaj na nagle. Nie, ale tutaj powiem ci szczerze, że... Nie ma co? Nie mam nic nie nagle, bo dobra. Muszę spiąć. To wychodzę. Teraz patrzcie, teraz patrzcie. Przyłapana. Nie wiem, jakaś skrzynka, coś to było, nie wiem. Ale to się musi być. Tak, to mi się woli już. To twój telefon zawsze bzikał. Tak, zobaczymy, czy twój zacznie bzikać. To jest tak, że się wchodzi i wychodzi po prostu. Do takiego jednego myśmy już wchodzili. Chodź Anka, chodź, bo ci będzie ciemno. Masz się ze spiegami? Masz też. Tam i tamponu. Fuj, serio, ludzie są okrutni. Fuj, zużyty tampon. Uwaga na drutu. O matko. Smasak. No drzwi są uchylone, może dam radę wejść. Nie, tu musimy. Antka pilnuje, czy nie ma min. Stanowisko ogniowe numer 4. U góry pewnie wygląda tak samo jak w tamtym. Idziemy na górę. A ja idę zobaczyć tu w dół. Czekaj, idziemy na górę. Lepiej do góry? Tak.
Pójdziemy do góry. No moje to wygląda jak w tamtym. Tylko, że tam były jeszcze te tablice informacyjne i tak dalej. Więc tu wygląda tak samo. No, a ja tymczasem spróbuję wejść tu. Latarka mi się nie świeci, muszę włączyć latarkę. Tutaj wcześniej był inny, ale go zbombardowali i teraz jest ten. Jezu, ale tu mokro. Można z prawej, można z lewej. Chcecie powodzić? To jest zalane. Ale tutaj, o, tam nie ma nic więcej dalej. Tam jest, weźmy poświeć. To jest jakaś izba. Tak? Nie, komar. I tam jest jakiś włas na ścianie. A tam dalej? Z prawej strony? Tu też jest w cholerę wody, Boże Święty. Tu też jest jakaś izba taka, tylko po prostu spróbuję tutaj przejść przez tą wodę. Tu jest też taka izba. Podejrzewam, że w tamtym, który nie weszłam, tak samo w środku wygląda. O Jezu, ale mokro. Wydaje mi się, że tam jest po prostu muzeum, wiesz, a tu nie. Aha. No. Także tak. Co znalazłeś? Coś podobnego do zawiasu. Pełno rzeczy tych takich leży tutaj w lesie. Patrz, ale już prawie pół kilo mam. Będziesz bogaczem. Wiecie, że jesteśmy od cyplu, od chuja? Mój mąż mówi coś o helskiej tawernie, a nam to brzmi jak obiad. 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 Wiecie, jak to będzie stawiał? No mężczyźni, no jak dżentelmeni. I ty będziesz być, i ty będziesz tam patrzeć. Po pierwsze to ty masz wszystkie pieniądze z mojej wypłaty. No trudno bywa. Kopali złom. Tu kopali złom. No a wszędzie kopali złom. No tutaj ludzie wszystko grabią. Maszeruję. Anka z plecaczkiem jest na wycieczce szkolnej. Ale pogoda na zwiedzanie genialna jest. Słoneczko. Raz w życiu się nam trafiło. No. Słoneczko świeci. To tak zawsze pada, leje albo gra, ten jeszcze w ogóle w czerwcu popłynie. O, wchodzimy teraz na pierwszy szczytelen, tarań. Gdzie ty nas prowadzisz, Marcin? Po piasku. Także idziemy dalej. Po warszawsku. A może to fakt? Anka twierdzi, że to jest fakt. Ty to byś gazami tylko strzelał. Przestrzelił. No. Nie ma sensu, co? Niestabilne. Tak trochę. Ale ja po na tym się jeść. Tu się pociągnął się do nas. Siema! Słuchaj, powiedziałam. Ty chwilę pójdziemy tam. Bo widzę, że tam jest wejście. O. Jak się musisz tam? Latarkę włączę. Co my tu mamy? Nie wiem, czy chcę tam iść. Chcesz, bo tam jest jasno. Tylko uwaga, bo tu się wyrywa. Tu też coś jest do góry? Tam są jakieś drzwi też. Tam też jest coś. Jakieś drzwi. Tu jest droga ewakuacyjna, ale to są takie dykty. No, ktoś sobie tutaj browarki popijał. Tu też jest droga ewakuacji. Ale tu śmierdzi. O, ale linoleum przynajmniej położone. Tam jest też jakieś wejścia są.
Wszędzie są jakieś wejścia, tutaj też. A tu była łazienka, zobacz. Tu była łazienka. Już idę. O, tu są jakieś rury wielkie. Już idę. Tak, tu była ewidentnie łazienka, tu był kibel. Idę już. O, a tutaj stół. Tutaj też jest jakaś izba. To są te izby, gdzie, w których oni spali może. To są. Tu też jest jakaś izba większa. Linoleum jest. Tak, to były chyba pokoje. Tu jest drewniana podłoga. Tu znowu linoleum. O, a tu jest jeszcze nawet kanapa. Stół. Tam też coś było. Dobra, idę dalej. Tam są też jakieś wejścia. O, tu jest pełno. O, lodówka nawet. Aha. Też są jakieś pokoje i łazienka. Uwaga tutaj, bo tutaj jest niestabilna podłoga z dziurami. I to jest wyjście do góry. Tutaj wychodzili. Idziemy z powrotem. Są stare drzwi, tam też było coś. A tam jest wyjście na dwór. Tu jest wyjście. Na dwór. 206. 206. Uwaga. Stop, obiekt wojskowy. Tak. Z tamtej strony wlezliśmy, z tej wychodzimy. Czyli z drugiej strony po prostu. Wróciliśmy do środka i teraz idziemy do góry. Muszę zapalić latarkę. Idziecie? Schody do góry. O, jeszcze jakieś schody są. To jest drabinka bardziej. Wejdź i powiedz, co tam jest. Jeszcze dalej są schody, jeszcze do góry. Schody są jeszcze bardziej do góry. Jezu, ale to jest strasznie wejść, to jest tak strasznie strome. Nie, tam nie ma co wchodzić. Dobra, my z Anką schodzimy w dół, a chłopaki idą do góry, bo są po prostu za strome schody i nie chcemy się po prostu spaść, nie chcemy. No, no i też nie wiadomo, jak to wytrzyma. Także my idziemy na dwór, a oni idą do góry. Ale cieplutko, bo tam zimno było w tym bunkrze. A oni się wdrapują tam do góry. Wow, jakiś kurwa. Jest! Marcin jest tam u góry. Pomachaj! Halo! Jesteśmy przy latarni i właśnie to, gdzie wchodziliśmy do środka, jest koło latarni, jakby ktoś chciał wiedzieć. Także idziemy teraz do latarni, ale nie będziemy do niej do środka wchodzić, bo pewnie i tak jest zamknięta. Dopiero od maja otwarta. Dopiero od maja chyba otwarta, a mamy kwiecień. Ci się za głowę trzyma teraz. Ja wam nie wierzę. I słusznie. Ja was za dobrze znam. Także tak, opuszczamy teraz Hel. Tu mamy latarnię. Praktycznie to się kierujemy teraz coś do picia kupić do samochodu. Tak, najpierw idziemy coś do picia, bo jesteśmy zmęczeni. Tak, i potem lecimy na latarnię.
Zakryłam sobie mikrofon, jestem po prostu zajebista. Tak, opuszczamy Hel i potem jedziemy na jastarnię zobaczyć co? Saragosę, tak? Saragosa i Sempa? Sam. Na plaży centralnie. Tak, na plaży do jastarni, także tak, lecimy dalej. Chwila odpoczynku, uzupełniamy napoje i lecimy dalej. Zostaliśmy jeszcze na chwilę chwalu i idziemy gdzie? Do wraków ORP Grom i ORP Wita. Także idziemy zobaczyć wraki. Mam nadzieję, że dojdziemy. Jakby ktoś chciał trafić na wraki tych ORP Grom i tak dalej, to musi jechać do bazy wojskowej, zostawić tam auto, przejść koło komunalki. Za bazą wojskową, tu mnie mąż poprawia. Zostawić samochód, przejść się troszkę koło komunalki, no i wtedy wejść na plażę, skręcić w lewo i jakieś 300 metrów może i jesteście we wrakach. Patrzcie teraz, jaki jest odpływ w tym momencie. Tam powinien się kończyć zatoka, a tutaj i aż tam nie ma wody, a była. Grunt jest miękki, oczywiście, ale tak, taki odpływ mamy. Trafiliśmy, że możemy dojść bardziej do tego wraku w wodzie. Jedno szczęście. Także idziemy, zobaczymy bliżej po prostu. A tutaj macie ten wrak pierwszy, ten największy. Już jest cały pordzewiały i zostały tylko szczątki. Tam macie kolejny. Zatopione w sumie i no niestety natura nie była łaskawa. Także chodzę tutaj. Tak, przybliżam. To jest pierwszy wrak. Zobaczcie, a ten odpływ jest aż tam. To jest zatoka, nie morze. To jest zatoka Pucka. A tam, aż tam powinna być woda, a nie ma. Także idę teraz do tego dużego wraku tam. Jestem już przy wraku. Zobaczcie, jaki jest duży. Wdrapałam się na brak. To jest nierówny grunt, więc ja się boję tutaj w ogóle nawet stąpać i dalej gdzieś. Chociażbym się tam przeszła najchętniej, ale nie będę ryzykować. Nie będę ryzykować, bo tutaj nierówny grunt. Wszystko pordzewiałe, więc nie ma co ryzykować, żeby dalej iść. No, bo to wszystko takie cienkie jest już. Tak, tylko wiesz, to jest strach tam iść tak naprawdę, bo to jest cienkie wszystko. Szuka piasku na plaży. Dobra. Teraz tak, jastarnia.
Teraz Jastarnia, tak. Teraz jedziemy na plażę do Jastarni zobaczyć Saragosa, tak? Saragosa i Sempa. Byliśmy we wrakach. Czyli główny punkt naszej wyprawy tak naprawdę jest już odhaczony. Tyle muszli. W sezonie 10 zł za woreczek, to jest fakt, prawda? Tu jest mnóstwo. Wszędzie. I to takich większych, nie takie malutkie, nie? Jak na porcie. Nie porcie. Tak, porcie? No duże. No jak w Helu, no. Małże to są bardziej. Nasze polskie małże. I jeszcze są czarne, o. Co już? I są jeszcze czarne muszle. Kilka zbiorę na pamiątkę. Patrzcie, kuźwa hardkora. Drapuje się. Mu śmierć nie groźna. No tam jest muszelek, tak? To są ludzie, którzy się nie boją śmierci. Ja nie ryzykuję, ja nie wchodzę. O nie, wlazł tam do środka. To na niej zatańcz. A ten dalej tam łazi. Nie, on myśli, co tu obciąć, żeby nie było. O Boże, Anka, jeszcze ktoś ujeżdża. Zniknął mi. Zniknął. Jest, dobra. Jesteśmy teraz w Jastarni. Idziemy na fortyfikację. Będziemy się udawali do Saragosy albo Saratogi. Zależy jak to mówi. Są dwie nazwy. Także musimy przejść przez tory najpierw. Uwaga, pociąg! Yep. Tak, już się zbliżyliśmy do jakiegoś pierwszego. Działko było. Tu jest lekki schron bojowy, jednosektorowy. Idziemy dalej. Oczywiście, którą trasą? Zieloną. Zieloną? A mieliśmy iść najpierw czerwoną, potem zieloną. Potem żółtą. Ale oczywiście faceci muszą zmieniać tak, trasy zawsze, bo to przecież... I na końcu będziemy, że przeszliśmy wszystkimi trasami naokoło. Specy od geolokacji. Zobaczcie tylko. Ja wtedy nie przejdę. Tą powinna być płatka. Nie, kurwa, tak nie. Kamil Stoch. Widziałeś kiedyś wieloryba, który skończył? I orzełek. I fajerami. Nie gram z wami. 239 jest. Wszystko zasypane piaskiem. Jakże wątpię, że wejdziemy do środka. No, wszystko jest zasypane.
wszędzie jest piasek. Nie ma sensu wchodzić. Gandalf i Hobbit. O mój Boże. Idzie Gandalf i Hobbit. Łapce pierścień. Właśnie pokaż pierścień. No mówię, Hobbit ma pierścień. A tu jest Gandalf, brytka już rośnie w toku. Loading, loading. A za chwilę będzie 100 lat później. Nie, mamo! Mamo, weź, on mnie bije! Czochraj bobra. Wracamy do domu. Pa, pa. Pa.